Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Świerkowej, Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie. Jest to już kolejna inwestycja wodno-kanalizacyjna realizowana na terenie naszego miasta. Wykonawcą zadania jest Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, a wszystkie prace, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, mają zakończyć się początkiem grudnia. Będzie tu budowana kanalizacja sanitarna i wodociąg. To jest pierwszy etap tylko, czyli część tych ulic jest zbrojona, przy czym Świerkowa cała. I to jest około 440 metrów będziemy kładli kanalizacji i około 410 metrów sieci wodociągowej. Inwestycja jest planowana do końca listopada, także mamy bardzo napięty termin, bo to jest około 4 tygodni, a roboty jest bardzo dużo, z tym, że przy tej pogodzie, przy tych warunkach robota idzie dosyć sprawnie, więc mamy nadzieję, że jak się nic nie zmieni, to powinniśmy się zmieścić w terminie. Budowa kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych w Żarowie jest już kolejnym zadaniem inwestycyjnym w tym rejonie. W tym roku na całym terenie domków jednorodzinnych w mieście powstały ścieżki rowerowe wraz z oświetleniem, a na niektórych odcinkach również nowe chodniki. Całe zadanie realizowane jest w ramach projektu inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany. Dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Świerkowej, Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 250 tysięcy złotych.